Prowadzimy gospodarstwo od 24 lat razem z mężem w miejscowości Głuszyna. Jest to gospodarstwo rodzinne, odziedziczone po rodzicach. Główne uprawy to zboża, kukurydza, rzepak i słonecznik. Prowadzimy gospodarstwo o powierzchni 180 hektarów. Od tego roku także miałam okazję zostać sołtysem naszej miejscowości. Twoim mieszkańcom za to bardzo dziękuję za wybór, zaufanie. Mam nadzieję, że podołam swojej funkcji. Od 20 lat prowadzę gospodarstwo rolne wraz z żoną Alicją i z bratem Pawłem. Nasze gospodarstwo charakteryzuje się typowo produkcją zbożową. Produkujemy pszenicę, rzepak i soję. Co roku sukcesywnie zwiększamy areał i staramy się modernizować gospodarstwo w nowe maszyny, czy nowy park maszynowy. Od tego roku zostałem wybrany sołtysem w Siemikowicach. Za to poparcie serdecznie dziękuję mieszkańcom. Dożynki to ważna i piękna tradycja polskiej wsi. To także wspaniała okazja, aby docenić całoroczną pracę rolników, podziękować za ich wytrwałość i trud oraz wyrazić wdzięczność za zebrane plony. Spotkajmy się i wspólnie świętujmy 26 sierpnia. Serdecznie razem z panią Krzyżewską zapraszam na dożynki gminne w Namysłowie.